Serdecznie spotykamy się w Gdańsku. Dziś jest 2 maja 2019 roku. Od naszej wyprawy minął prawie rok, i udało mi się zaprosić do mikrofonu dzisiaj Apoloniusza Łysejko. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No i jesteśmy po, po 10 miesiącach. Powtórnie, to znaczy jestem po 10 miesiącach powtórnie, spotykam Borysława i rozmawiamy o, o naszym wybrzeżu, rozmawiamy o latarniach morskich. To, co i jego również interesuje. No właśnie, ale widzę, że masz bardzo świeżą, tutaj świeże wydawnictwo, polskie latarnie morskie na pocztówkach. To jest coś, o czym rozmawialiśmy podczas spotkań w zeszłym roku i widzę, że książka już się ukazała. Tak, książka się ukazała, jest świeża, brakuje do niej jeszcze tylko płytki DVD, która zostanie w poniedziałek, we wtorek dosłana i książka będzie uzupełniona o płytkę. W książce są 222 zdjęcia latarni morskich polskiego wybrzeża, natomiast pozostałe pocztówki będące, z, pochodzące z mojej kolekcji i z wymiany kolekcjonerskiej, jest ich 3339 i uzupełnione będą na płytce DVD. Książka formatu A4, 192 strony. No stanowi ładny rarytas, ładną pamiątkę dla kolekcjonerów i dla zbieraczy pocztówek. No i chyba nie tylko, bo tutaj rzeczywiście dużo rzeczy można zobaczyć. Latarni z, z zeszłego wieku, z, z ilustracji różnych, które były na pocztówkach umieszczane. No, bardzo przyjemnie się to przegląda, bo na razie jeszcze nie czytałem, ale, ale przegląda się fantastycznie. Ilustracje są piękne, kolorowe, okładka sztywna, także, no, wydawnictwo rzeczywiście bardzo, bardzo interesujące. I myślę, że każdy, kto zainteresował się latarniami bardziej, Niż tyle, żeby je tylko odwiedzić i chciałby coś więcej się o nich dowiedzieć, no to, to dla każdego jest to fantastyczne, fantastyczne wydawnictwo. Myślę, że powinno znaleźć się w każdej bibliotece, przynajmniej, żeby, żeby każdy mógł. A gdzie można właśnie kupić tą książkę? Książka będzie od 10 maja sprzedawana w latarniach morskich Polskiego Wybrzeża, w Róży Wiatru w Gdyni i prawdopodobnie w Empikach. Klubach Międzynarodowej Prasy i Książki. No, to już się tak nie nazywa. <laughs> Międzynarodowy Klub Książki i Prasy, tak, to coś takiego było. Wydawo, wydane, wydana książka przez Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego i Fundację Promocji Przemysłu, Okrętowego i Gospodarki Morskiej. Tak, wydawcą współwydawcy były, były dwie instytucje, które które złożyły się i pomogły przy, przy wydaniu tego. Książka zawiera nie tylko pocztówki, ale również informacje o latarniach morskich i wszystkie wyda o wszystkich wydarzeniach i zmianach w wyposażeniu latarni, które były od momentu jej powstania. W albumie zamieściłem taką małą dedykację, że taką małą informację, że album dedykuje kolekcjonerom i mieszkańcom miejsc, w których są latarnie morskie. To właśnie te miejsca, które mogliśmy i ludzie, których mogliśmy odwiedzić w zeszłym tak, roku. W roku no fajnie, bardzo się cieszę w takim razie, że, że, że ta książka już jest. Płytkę, to znaczy płytka normalnie będzie dołączona. Płytka mhm. będzie dołączona, będzie, będzie, będzie razem w standardzie książka, razem z płytą, będzie, będzie do nabycia, do kupienia w latarniach morskich. A powiedz, co wydarzyło się w ciągu tego roku, ostatniego? Co wydarzyło się w ciągu tego roku? Od wczoraj rozpoczęliśmy nowy sezon turystyczny. Latarnicy, goście, latarnicy obsługują osoby, które przyszły odwiedzić latarnie morskie. Pogoda piękna z rana, bystre, silne, silne słońce. A o godzinie 16.30 deszcz. Desz w okolicy latarni. I tak było w rodzaju, jak w pozostałych nie pamiętam. 13 latarni jest już otwartych do zwiedzania przez osoby chętne do zapoznania się z historią latarni morskiej. No i jedna zmiana zupełnie zupełnie nowa. W Czołpinie to jest latarnia morska pomiędzy Stilo a Ustką, w Czołpinie. Powstaje Muzeum Latarnictwa i Historii, historii Obszaru czy, czy Terenu Parku Smołdzińskiego Parku Narodowego. Muzeum już jest na, na, na ukończeniu przygotowania do, do otwarcia tego. Sądzę, że z pierwszym 1 czerw czerwca będzie Muzeum Otwarte i będzie można je odwiedzać. To jest zdaje się po drodze, jak się idzie, jeszcze, jeszcze głęboko w parku, pomiędzy parkingiem a latarnią, tak? jak się tam idzie, to po prawej stronie chyba jest taki, takie muzeum, gdzie szukowane. To znaczy, jak się dojeżdża, jak się dojeżdża do parkingu w czołpinie należy albo szlakiem czerwonym, albo ścieżką, ścieżką edukacyjną, po, idąc do latarni, po drodze mijamy, mijamy osiedle osadę latarników, w której właśnie Smołdziński Park Narodowy utworzył Muzeum Latarnictwa. Udało się aktualnić datę powstania latarni morskiej w Oksywiu. Wszyscy znaliśmy datę 1887, że latarnia została wtedy wybudowana. 10 lat temu też uczestniczyłem w tym przedsięwzięciu. Postawienia kamienia, małej pamiątki o, o latarni morskiej na cmentarzu w Oksywiu. Natomiast y, miasto Gdynia zrobiło takie y, pokaz dla dzieci obejmującej historię dzielnic Gdyni i podali informację, że latarnia powstała w roku 1887. Ja wcześniej już wyczytałem gdzieś y, w. A właściwie to znalazłem informację w Archiwum Państwowym w Berlinie, że latarnia powstała w roku 1877, 10 lat wcześniej, niż podano tutaj tę informację i napisano na, na pomniku na cmentarzu gdyńskim. Wobec tego powstał artykuł zamieszczony w Dzienniku Bałtyckim, a informację podano dla społeczeństwa w Muzeum Emigracji w Gdyni. W w październiku ubiegłego roku. Od tego czasu wszyscy wiemy, że latarnia oksywska jest o 10 lat starsza i ma w tej chwili 141, a nie 131, jak przypuszczaliśmy. A czy jeszcze wracając do książki, powiedz, czy można ją kupić gdzieś, no, jeśli ktoś nie będzie nad morzem w tym roku, to czy, oprócz Empiku jeszcze, bo w Empiku to może być szybko wyprzedane. Czy to można jakoś przez internet kupić? Czy jeżeli ktoś nie przyjedzie nad morze, a jest kolekcjonerem i hobbystą latarni morskich, to pozostaje wejść na stronę internetową Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego i w sklepiku dokonać zakupu książki. Podaję adres internetowy, gdyby ktoś był zainteresowany, www.tpn. .pl Wyświetli się strona Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego i na pasku kliknąć na, na sklep, w sklepie wydawnictwa produkty, wejść na książki i wybrać. Od 10 maja książka będzie w, w sklepie, będzie w sprzedaży. A jeszcze nie chciałem podam... nie podam ceny, bo jeszcze. Jeszcze, jeszcze nie... nie wiadomo, tak? Jeszcze nie wiadomo. No tak, jest to świeża książka bardzo. Rozez... Rozeznanie na razie robiłeś. Nie, 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 rozeznanie nie. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego, który jest współwydawcą tego, musi ustalić, w jakiej scenie będzie sprzedawana w latarniach i w jakiej scenie będzie sprzedawana w innej dystrybucji, ponieważ jest różnica między. Osobą, która kupuje książkę w latarni, a książkę w internecie, ale chcemy, żeby dla wszystkich była cena jednakowa, żeby nie było dysproporcji, że jeden kupił niemalże za, za pół ceny, a drugi musiał zapłacić całą wartość sprzedażną. No, ale mamy warunki rynkowe, więc każdy może swoją cenę ustalić, każdy sprzedawca. Ale powiedz mi, bo byłeś na rozewie, czy tam to rozewie. Dwa, ta nowa latarnia, która jest odnowiona, czy coś się tam zmieniło? Borys, aż, aż przykro, że wracasz do tej sprawy. Nie zmieniło się nic absolutnie. Od, od czterech lat sytuacja trwa jednakowo. Nasz zamysł, który związany był z, z rewitalizacją Rozewia II, tej młodszej latarni wybudowanej w 1875 roku, wyłączonej z eksploatacji w roku 1910 i tak stała sobie stała. Odremontowaliśmy, umieściliśmy nową, nowe urządzenie optyczne. Chcieliśmy wybudować windę i administrator obiektu, jak również konserwator byli przeciwni temu. Wiele, wiele aspektów nie przemawiało za tym, żeby, żeby windę, windę dla osób niepełnosprawnych albo mniej sprawnych niż... Osoby, które wbiegają na latarnię, mogły, mogły z tego korzystać. Wobec tego poszliśmy w zupełnie innym kierunku. Chcemy na dole przy latarni umieścić ekran y, telewizyjny i osoby, które nie będą mogły wejść na górę, będą mogły zobaczyć widok, który będzie z góry przekazywany przez, przez, przez kamery. Oprócz tego nie tylko osoby niepełnosprawne, ale osoby niedowidzące będą miały możliwość zapoznania się z tym, jak wygląda latarnia rozewie 1, rozewie 2, ponieważ chcemy umieścić tam dotykowe, dotykowe modele, modele latarni, żeby taka osoba mogła odczuć jak co, co mogłaby zobaczyć, gdyby, gdyby otworzyła oczy i gdyby, gdyby widziała. Jest to nasze zamierzenie. Ponieważ wymagania służb bezpieczeństwa są, są bardzo wysokie i zabezpieczenia, a to sprawy przeciwpożarowe, a to inne, musimy zamówić specjalne drzwi, które, specjalne urządzenia, które, gdyby się coś stało w budynku całkowicie murowanym, w którym nie ma rzeczy plastikowych, tam się nie ma co spalić, ale przepisy są takie, które każą nam zamontować takie urządzenia. Wobec tego na jesieni będziemy Będziemy te urządzenia montowali, do tego musimy drogę zrobić, żeby straż pożarna mogła dojechać, gdyby, gdyby była tam potrzebna. Sądzimy, że w roku 2020 uda nam się już otworzyć, otworzyć, udostępnić dla zwiedzających. Tym bardziej, że w roku 2022, 15 listopada, przypadnie 200. rocznica Uruchomienie latarni morskiej rozewie jeden. Na to się bardzo nastawiamy i na to się bardzo szykujemy. Tak na mnie patrzysz, pytaś się, co jeszcze. No powiem, co jeszcze. Ludzie chodząc po naszym wybrzeżu, do, do, oglądali kiedyś w niedaleko Helu latarnię morską, a właściwie ruinę, konstrukcję, tylko wieżę, z której już niewiele zostało. To miejsce nazywa się Góra Szwedów. Latarnia uruchomiona w roku 1934, wyłączona z eksploatacji w roku 1990. No i tak niszczę, niszczę cały czas, ale już mamy na to pieniądze, zrobiona została dokumentacja i przygotowujemy się do tego, żeby tą rzecz odnowić, żeby trochę przypomnieć, umieścić u góry laternę. Co prawda, nie będzie możliwości wchodzenia na, na górę, ale oglądnięcia latarni, tak jak ona świeciła 50 lat temu, będzie dla, dla ludzi możliwe. Z tym, że nie będzie światła, bo ta latarnia już w praktyce nie istnieje. No świetnie, dziękuję za tą garść nowinek w ciągu roku, tego co się wydarzyło na polskim wybrzeżu. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję, że zechciałeś przyjechać, akurat jak ja byłem w Gdańsku i że mogliśmy się spotkać, żeby. żeby mnie, coś... mnie również bardzo miło, że po roku się spotykamy i, i kontynuujemy nasze, naszą fascynację latarniami morskimi. No, i jak tylko pojawią się nowe informacje, to nic, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nagrać kolejną audycję w tym cyklu Latarnie Morskie w Polsce. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do widzenia Państwu i do zobaczenia na latarniach morskich. Dziękuję.